Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witam was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Witam również moich wrogów z Agencji Towarzyskiej Sutanny i Rozwoju. Dziś będzie trochę nietypowo, ale miejscami bardzo mocno, no i przede wszystkim pouczająco. Posłuchajcie, w oczach Stwórcy wszyscy jesteśmy bezcenni. Gdy zrozumiecie, co to grzech, zdrada Chrystusa, porzućcie dawne życie, porzućcie. Każdy ma prawo do odnowy swojego życia ku Chrystusowi. On to sam powiedział, nie chce śmierci człowieka, chce, by się nawrócił i żył. Ku wolności nas wyspobodził Chrystus. Posłuchajcie, tyle w nas jest wolności, ile Chrystusa jest w nas. Wrogowie krzyża Chrystusowego będą z nami walczyć, bo będziecie się odróżniać od nich. Oczyście wasze ciała i serca z wszelkiego plugastwa. Skierujcie wzrok ku górze, bo nie tu nasz kres. Oni myślą, że będą żyli wiecznie. O nie, nie zdążą nawet się nawrócić z powrotem ku Bogu. I to będzie właśnie ich cała zapłata. Wypiszcie wasze prawo Boże na waszych sercach. Chrystus założył jeden swój święty Kościół, czysty i pełen Ducha Świętego. Szatan stworzył karykaturę Kościoła, synodalną nierządnicę, swoją synagogę szatana. Nowe prawa, nowe ustawy, nowa doktryna dla wszystkich heretyków naraz. Potomkowie Kaina zabijają wnętrze Kościoła, a co gorsza, duszę w sercach ludzkich. Zepsuci do szpiku kości dali wam to, czym Bóg się brzydzi. Zabawa i tolerancja na grzech i błąd. Nauczyli was fałszywej miłości i fałszywego miłosierdzia, która to toleruje wszelkie religie świata, nawet te, które gardzą Chrystusem, jedynym zbawcą świata. Chrystus jest ich wyrzutem na ich niecne postępowanie. Jego prawo nie pozwala na ich niegodziwości. Tylko w tym imieniu Jezus Chrystus, Bóg, jest nasze zbawienie. Nie nawracają ich, stają się przyczyną ich potępienia. Fałszywi apostołowie na czele z Bergoglio już nie nawracają. Tolerują to, co w oczach Boga jest bałwochwalstwem. Nawet sami biorą w tym udział. Oszukali was. Mówią, że Kościół na to zezwala, ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Wy, bracia i siostry w Chrystusie Panu, odwróćcie się od świata. Porzućcie grzech i stare życie i żyjcie w zjednoczeniu z Chrystusem. Czyż nie wiecie, że odstępstwo od wiary zapisane jest w Kościół Chrystusa? Nie wchodźcie w ich nowy twór synodalny, który na zewnątrz będzie wyglądał jak świątynia, ale wewnątrz będzie to jaskinia zbójców z nowymi doktrynami i ustawami, które brzydzi się sam Bóg. Uważajcie na siebie, bo kto z kim się zadaje, taki sam się staje. Agenci w sutannach, widząc zagrożenie dla swoich jaskiń, wysyłają na prawych ludzi swoje psy niepohamowane w czynieniu zła. Ludzie bez sumień, sługusy samego diabła, które dla mamony sprzedadzą nawet własną matkę. Agenci w sutannach wyglądają jak baranki, ale to tylko przebranie. Po nocach dzwonią do swoich psów, jak was tu uciszyć. Knują plany niczym z piekła rodem. Ich owoce są tak zgniłe, że nawet robak by tam nie chciał zamieszkać. I po owocach ich poznacie i od takich strącie, jak chcecie żyć. Grzech Adama i Ewy, jego skutki do końca życia będą nas prześladować. Brat stanie przeciw bratu, naród przeciw narodowi, człowiek przeciwko stworzeniu. Zabijamy się nawzajem. Człowiek zniszczył świat, nie Bóg. Przez pychę, chciwość i żądzę władzy. Tylko w Chrystusie jest nasza nadzieja i wybawienie z tego zła. Te przeklęte pokusy, które Jezus odrzucił na pustyni, niech będą dla was przestrogą. Byście czasem nigdy nie dali się przekupić
Bóg i Jego prawo zawsze na pierwszym miejscu. Niech będą w waszym życiu i wryte w waszych sercach. Co do buntowników, nie idźcie za nimi. To wilki w owczarni, drapieżne i niepohamowane w swoich działaniach, chciwi żądni władzy. Wy, bracia i siostry, zacznijcie wszystko od nowa. Generalna spowiedź i odmiana życia. Do tego macie prawo od samego Boga. Świat będzie was prześladował za ten zwrot w kierunku Chrystusa, jak i mnie prześladuje. Świat, wasi bliscy będą wam wypominać wasze stare życie, gdyż wasze nowe jest dla nich wyrzutem ich sumienia. Świętemu Pawłowi do końca życia wypominali, że był szawłem. Kto się przyoblecze w szatę świętego Pawła, niech nie liczy, że świat będzie go głaskał. Nowy człowiek jest zawsze wyrzutem sumienia, nawet dla swoich bliskich. Dlatego trzeba wybierać. Bóg albo nic. Ale Chrystus nie przyniósł nam pokoju, tylko miecz poróżnienia między ojcem a synem, matką a córką. Jeśli bardziej kochacie ojca lub syna, nie jesteście godni miłości Chrystusa. Co nie znaczy, żebyście nie kochali swoje dzieci. Na pierwszym miejscu zawsze Bóg. Wy zatem bądźcie mocni w Chrystusie. Czas pokaże, kto jest Kainem, a kto jest Ablem. Pawłem czy Szawłem. Znacie opowieść o dwóch modlących się świątyni. Padnijcie na kolana, odmieńcie swoje życie, a będziecie usprawiedliwieni. Ci, co dziś mówią, że nie trzeba nawracać, oni już zapłatę odebrali za prowadzenie ludzi na zatracenie. Globaliści jak Kain budują swój świat, swoją wieżę Babel na swoje podobieństwo. Odrzucili wszystko, co pochodzi od Stwórcy. Sami uważają siebie za bogów, lecz ich koniec będzie taki sam, jak i tamtych. Jak ich ojca zbuntowanego szatana. To tylko kwestia czasu. Potem będzie płacz i zgrzytanie zębami. A my, bratkowie, musimy obumrzeć, by się narodzić na nowo. Lampa dobra w was nie zgasła. Jest pieczęcią otrzymaną na chrzcie. Zawsze będzie tlić się w was mały promyk dobra, który tylko czeka na rozbłyśnięcie ku miłości Chrystusa. Jak za dni Noego grzesznicy pomarli, tak i wy musicie umrzeć dla grzechu. Proście o tę łaskę każdego dnia, bo kto znalazł łaskę, czyli Maryję, ten znalazł miłosierdzie u Pana. Potrzeba wejść do arki i być jej posłuszni jak Chrystus, gdzie jest napisane w Ewangelii. Poszedł z nimi i był im posłuszny. Ona będzie was chroniła. Bez arki Maryi utoniecie. Z nią dobijecie do brzegu niebiańskiej krainy, gdzie nie ma już zła, tylko miłość. Idźcie za światłem, które rozjaśnia ciemności, za płomieniem boskiej opatrzności. Jest zapisane, Bóg jest miłością, światłością. Dlatego nie mieszajcie dobrych uczynków ze złymi. Nie popierajcie błędu, tylko stawiajcie mu opór. Nie można przecież dążyć do światłości, gdy w człowieku tkwi stary człowiek ze złymi przyzwyczajeniami. Potrzeba się na nowo narodzić. Porzuciwszy stare życie na nowo, w prawdzie Chrystusa dążcie do światłości. W nowym człowieku dopiero zaczyna się prawdziwa walka i pozbawianie starych przyzwyczajeń. Wielu z was miało spowiedź z całego życia. Postawiliście mur staremu życiu. Przyoblekliście nowe szaty do walki ku swobodzie, wolności dzieci Bożych. Czyńcie wszelki wysiłek, by wasza szata była coraz bardziej podobna do bieli. Płuczcie je często w rachunku sumienia i w sakramentach. Będziecie atakowani przez tych, którzy zwą się katolikami, a nimi nie są, bo prawda, którą głosicie, jest im niewygodna, jest wyrzutem ich sumienia.
jak krzyż, który jest głupstwem dla pogan, czyli dla nich, dla nas jest znakiem zbawienia. Nie przejmujcie się próżną ich gadaniną. Róbcie swoje. Jeśli chcą pogadać ze starym człowiekiem, powiedzcie im, że on już nie żyje. A z nowym raczej nie pogadasz, bo to inna osoba. Tak więc nie przejmujcie się, bratkowie, co będą o was gadać, mówić. Stańcie się wyrzutem ich sumienia, bo już nie świat będzie w was mieszkał, tylko Chrystus i jego prawo. Głowa do góry! Czym bardziej będziemy atakowani, tym bardziej będziemy mocniejsi i bezpieczni, zamknięci w arce, w stałym zjednoczeniu i nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Ta krótka rada niech posłuży wam ku odnowie nowego człowieka w was samych. Tego życzę wam wszystkim i sobie. I niech wam Pan Bóg w tym błogosławi, a Matka Boża niech was po tych drogach synach wąskich prowadzi i ukryje was w swoim sercu.